Spotkanie noworoczne w Rychwale jest okazją do podsumowania osiągnięć lokalnego samorządu za ubiegły rok. Biorą w nim udział m.in. samorządowcy, przedstawiciele oświaty, lokalnych instytucji czy organizacji. Tak było i w tym roku. Jak mówił burmistrz Stefan Dziamara, choć mierzymy się z pandemią, to jednak trudne chwile jeszcze bardziej mobilizują do działania. I choć inwestycje zawsze cieszą się największym zainteresowaniem, to dla samorządu Rychwała w ubiegłym roku najważniejsza była działalność społeczna skierowana do wszystkich mieszkańców. Powołanie Centrum Usług Społecznych, czyli to, że mamy żłobek, to, że zwiększyliśmy ilość miejsc w przedszkolu i to, że w ramach właśnie projektu Centrum Usług Społecznych dzisiaj nasi seniorzy, nasi mieszkańcy, nasze osoby starsze, wykluczone będą miały pomoc. To są te rzeczy najważniejsze. Oczywiście ważne jest to, że wybudowaliśmy jedną drogę, drugą, trzecią, piątą, że zrobiliśmy chodnik jeden, drugi, że bezpieczeństwo turystów naszych jest bardzo ważne. Ale ja uważam mimo wszystko, że to w kwestii tej pomocy społecznej właśnie w tym trudnym okresie czasu było najważniejsze. W 2021 roku samorządowi Rychwała udało się pozyskać 10 milionów złotych środków zewnętrznych. W sumie dofinansowano aż 30 projektów. Te 10 milionów, które otrzymaliśmy, to nie jest jakby kwota, która obejmuje jakby jednorazowy duży zastrzyk. My powiedzmy ciężko ciułaliśmy, bym powiedział, czyli małymi kroczkami, a z różnych projektów korzystaliśmy, począwszy od Centrum Usług Społecznych, od RFIL-u, od Urzędu Marszałkowskiego, od środków na żłobek. O skuteczności w realizacji postawionych przed samorządem zadań świadczy dobra współpraca pomiędzy organem stanowiącym, czyli Radą Miejską w Rychwale, a burmistrzem Stefanem Dziamarą. Nie ukrywam, że częstokroć na komisjach dyskutujemy, spieramy się, ale co jest bardzo ważne, spieramy się merytorycznie. I wtedy potrafimy wypracować jakiś konsensus, wspólne stanowisko, także i ponad wewnętrznymi, prywatnymi podziałami. Także to jest budujące i rokuje dobrze na przyszłość. Część inwestycji gmina mogła zrealizować dzięki wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego. 2021 rok, który był podsumowywany, widać, że jest kolejnym, w którym udało się zrealizować bardzo wiele tych przedsięwzięć. To jest na pewno imponujące, to jest duży wpływ na rozwój gminy, ale na poprawę życia mieszkańców gminy Rychwał. To jest bardzo ważne i gmina Rychwał na pewno jest wśród tych, które na mapie Wielkopolski się wyróżniają pod tym względem. Bardzo dobrze współpracę samorządową z gminą Rychwał ocenia wójt Wierzbinka i jednocześnie przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej Paweł Szczepankiewicz. Muszę powiedzieć, że ona jest wzorowa. Zawsze możemy liczyć na wymianę doświadczeń, na realizację wspólnych projektów. Takim projektem niedawno był projekt fotowoltaiczny, na przykład realizowany przez gminę Golinę, Wierzbinek, Rychwał, Tuliszków. Zawsze samorząd Rychwała otwarty jest na tę współpracę, nie tylko tutaj z Konwentem Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej, ale ogólnie z samorządami w całej Wielkopolsce. Spotkanie noworoczne było również okazją do wręczenia tytułów honorowych Zasłużony dla powiatu konińskiego oraz odznaki Zasłużony dla gminy i miasta Rychwał. Podziękowano także przedsiębiorcom. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego toastu i życzeń. Ja życzę wszystkim mieszkańcom, zaproszonym gości wspaniałych planów ich realizacji w 2022 roku. Oby nie brakło sił, determinacji w realizacji tych celów, a także abyśmy umieli się cieszyć tymi mniejszymi i większymi sukcesami. Życzę również samorządowi Rychwała samych trafnych decyzji. W życiu rodzinnym życzę wszystkim Państwu wiele szczęścia i miłości ze strony osób bliskich, osób, które kochamy. Pan burmistrz jest bardzo aktywny, jak i cały samorząd Rychwała w pozyskiwaniu różnych grantów i środków, co zresztą dzisiaj usłyszeliśmy na tym spotkaniu. Więc życzę przede wszystkim wytrwałości i jak najwięcej pozytywnej energii, dofinansowań, środków zewnętrznych, by nadal
samorząd Rychwała tak pięknie pod wodzą pana burmistrza Stefana Dziamary się rozwijał. Przede wszystkim życzę dużo zdrowia. Jesteśmy w okresie, kiedy cały czas zmagamy się z pandemią COVID-19, więc to zdrowie jest najcenniejsze. Następnie przede wszystkim realizacji planów, zamierzeń tych osobistych, ale również zawodowych, a władzą gminy dalszego tak dynamicznego rozwoju, pozyskiwania środków zewnętrznych po to, żeby jeszcze bardziej poprawiać warunki życia mieszkańców gminy. Spotkanie noworoczne wszystkim zebranym umilił występ Krzysztofa Miętkiewicza, uczestnika 12. edycji The Voice of Poland.